Dobry. Dzień dobry. A wie pan co? Tu za 2 lata, jak dobrze pójdzie, to już Unia będzie się kończyła. Będę ja z wami gadać. Co? Ty za młode. Za młode? Tak, a ja stary już. Nie będę mówić. No a o Unii coś wie? Telewizję ogląda. A, schowajcie ta telewizja. Bo idźcie tam, do dziewczyny. A czym się pan zajmuje? Ja wolny przydzielajusz ci. Czyli jak po polsku? Tak, wolny przydzielajusz ci. A to chyba nie polski wyraz. Ja nie. Ja ruski. Ja z Rosji. No ale jak będzie Unia, to coś się zmieni może? A ja nie wiem nic. Nie wie pan? Nic nie wiem. No mówi się, że Unia to i w Polsce będzie dobrze. Da. Jak mówić? Ja panu powiem tak, jedna rzecz. Jak Piłsudski zmarł, to mówili tak. Zmarł Piłsudski i zdochnie Ryc, będzie w Polsce dobrze żyć. Przed wojną jeszcze. No, a teraz? A teraz? Nie źle tak żyją ludzie, no. I co? Co to? A w Rudakach dobrze się żyje? A ja wszędzie żyję dobrze. To pan optymista. Jak? Optymista taki, ciągle wesoły. Ja wszędzie dobrze żyję. I w Rosji żył dobrze, i w Polsce dobrze żyję. Gdzie nie popadnie, i za Niemcem dobrze żył. To co robił? A nic nie robił. Co wy myślicie? No, nie nastawia mnie. Schowaj tego. Век мы прожили, и наши дяды, и прадяды, и не было тут границ жадных. А теперь зарабили, закел, залекуешь границу. Ну, а чёрт она тут подмит. 7 тигодні, вчора. То дичай уже жми, але туда не. Так жми. И на мапі дуже ладно пада. На мапі кожен день падає. Але нам як границу зробить, у неї эту границу запрет, а нам горш буде. Не приїдуть до нас, не привезуть водки. Польська 20 злотих, правда? А ми в білорусів купимо за 10 злотих бутелька. Або за 5. Або за 5, як хто хоче, роялю. А то шпірт такий. А на чорта тобі старуй, папа. Бо рояль-то 24. Добрий шпірт, 3 літри. Добрий шпірт, ані запаху ніякого, ні. Просто шпірт. Вже буде знову лежати. Ні, тут є пара таких. Пара, які є. Отам лежать старі, не п'ють. 2 тижні навіть голову не подаймо. А знову купив. Юлік 2 тижні п'є, чи ні? А, то не всякий, він одразу лягає і все. Co, deszcz był? Prawie nie było. Nie było? A, ławka mokra. A jaki to deszcz? A wie pan, za 2 lata to tu może Unia być europejska, granica z Białorusią. Może być, może, tak. I co, coś się zmieni? Jak pan myśli? Ja myślę, że dla nas to na pewno nie zmieni się nic. Dla mieszkańców Rudaków? Tak. To wszystko da. Śmiecie takie na wykończeniu. Ja tutaj byłem 30 lat, więcej, sołtysem. To ja, jak obejmowałem sołtysowstwo, u nas w Rudakach 47 pozycji było rolników. No a dzisiaj nie ma nikogo. No. Привез, а я понюхал, добрый, ниц не смердит, то я взял 3 литра.
A on robi zbliżenie. On robi, pani Olek znał, gdzieś wypił coś. Robi ja flaszku pierdolną gdzieś z samorania. No, no. Albo żyć tady jest lepsze, jak człowiek flaszku pierdolnie, to żyć jest lepsze. To gdzieś ruskie byli. Tak, tak, tak. Ja 3 litry rojale wziął i pół litra, ale wódki. Może wódka nie jest taka dobra, no butelka ta smakata. A ty bacz, ty takiej butelki. A ty był w stopachatek biegać? Tak, 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 tak. Od rana mam dobry humor. A co w tym kapitalizmie wydłajesz? Jak nie wypijesz, to masz jakąś przyszłość? A co z Unią? Ty diabl. Tam jest harmonia cicho, na 3/4 rżnie, a frajna tańczy, a ja nie tańczę, szacunkiem w rytmie, może skończy się źle, na gnojnej bawimy się.